Witam Państwa serdecznie, z tej strony Paweł, Crypto Investment Reviews. Taki krótki wstęp, takie zrobię krótkie podsumowanie, bo tu wczoraj dużo się działo, więc myślałem, że się odniosę do tej sytuacji. No wczoraj mieliśmy nietypową sytuację, że stablecoin Tether tutaj zaczął spadać na wartości, no tam były różne okoliczności, tego nie będę się zagłębiał, bo też to już troszkę po ptokach jest. No dzisiaj już ten Tether wrócił trochę do swojej wartości, jednak dalej tutaj pozostaje na dosyć niskim poziomie. No na dobre to wyszło Bitcoinowi, gdzieś tam zrobiła się panika, wyszły jakieś fake newsy, że Binance będzie wyrzucał Tethera, że będzie delisting, ale póki co, no, jak widać, jest tutaj BTC do USDT. No i widać, że dosyć wysoką cenę jest różnica od tej ceny, co mamy tutaj. To jeszcze wynika właśnie z tego kursu Tethera, a to już się troszkę unormowało. Tutaj możemy sobie zobaczyć, że takie 4%, nawet więcej było w pewnym momencie chyba spowodowało taki wzrost rynku. Wbrew pozorom to tam troszkę wpłynęło kapitału na rynek. No i była taka wysoka świeca. W pewnym momencie nawet doszedł do 7,5 tysiąca na Bitfinexie Bitcoin, ale to było jakby wyrażone w Tetherach. Wynikało to właśnie z tych kontrowersji wokół Tethera. No i tam ogólnie tutaj rodzą teraz się takie pytania o te stablecoiny i właśnie o tego Tethera, czy to jest wszystko zgodne, czy rzeczywiście on ma pokrycie w dolarach, tam gdzieś podobno była jakaś kontrola, która wykazała, że niby tak. Powstały jeszcze inne stablecoiny, tak jak TrueSD, Gemini Dollar i tam one też wczoraj, na przykład tutaj ten TrueSD zyskał wczoraj, także też taka sytuacja nietypowa. No i co będzie dalej? W tej chwili rynek się troszkę ustabilizował, no tutaj taką realną cenę Bitcoina to gdzieś tak na 6450-6500, no bo jeszcze są różnice między giełdami. Teoretycznie tam, jak ktoś miał szczęście, to mógł sobie tam się jakiś arbitraż robić, choć to zawsze jest trudne w takich sytuacjach, bo giełdy się też przed tym zabezpieczają. Tam też były informacje, że Qcoin na przykład wstrzymał na chwilę depozyty, ale już też podobno powróciły, także trochę tu było tych kontrowersji. No i tutaj w tym artykule piszą właśnie, że to wszystko wraca. Niektórzy tutaj analizatorzy rynku uważają, że to był taki, że to jest taki tutaj syndrom do wzrostów, że już ten rynek tak spadł, że co będzie teraz, tak? Tu właśnie jest taki artykuł, który mnie dzisiaj tak zainspirował, żeby nagrać ten filmik, że no był ten taki tutaj niby poziom wsparcia 6000, no wydawało się, że to pójdzie w dół, bo tak zaczęło iść wszystko w dół. A jednak no wczoraj okazało się, że myślę, że ku zaskoczeniu wielu osób, tam dużo tych shortów popadało ludziom, to spowodowało właśnie te kontrakty terminowe na shorty tam po prostu się pokasowały, także no dużo tam ludzi mogło stracić jakieś pieniądze, szczególnie ci, co grali właśnie na Bitfinex, na BitMEX. I to też tutaj później mogło spowodować te wzrosty, no wpłynęło tutaj dużo dosyć środków, tutaj niby 7 miliardów, ale gdzieś koło 5 miliardów dolarów to mogło być mniej więcej. Tutaj też jakieś tam inne notowali duże wzrosty, no gdzieś tak mniej więcej tutaj można to zaokrąglić. No i teraz tutaj tak spekulują, że to był taki, no taka największa świeca od kwietnia i że to mogło, to może spowodować taki właśnie był ten 3-miesięczny taki downtrend i że teraz może tutaj to wszystko dążyć dalej do wzrostów. No, zobaczymy, tak? To jest tak dosyć zmanipulowany rynek, jak wiemy, no tutaj ciężko to się tak naprawdę przewidzieć. Różne są tutaj teorie i no można na przykład długoterminowo zakłożyć, że będą wzrosty, tak? To tak większość osób, myślę, że która się interesuje Bitcoinem, zakłada. Z takich jeszcze ciekawostek, Binance zaczyna ekspansję, tam chcą wprowadzić w Ugandzie taką giełdę krypto fiat. Ciekawe, że to się tak rozumie na różne takie właśnie państwa, no to już jest ogromna giełda Binance i widać, że tutaj tylko może być lepiej. Ja sam się też interesuję ich coinem, też czekam, żeby sobie może w odpowiednim momencie zaopatrzyć się w tego coina. No giełda bardzo fajna i mówię, bardzo popularna. To tyle, to taki krótki filmik był z tym, co ja uważam, że może się teraz dziać. Ja też właśnie dlatego
zaczynam znowu nagrywać, bo widzę, że tutaj rynek, że coś się ciekawego dzieje, mam takie przeczucie, że coś się może tutaj ciekawego dziać do końca roku i też będę próbował gdzieś tam na BitMEXie grać nawet, tam nagram kiedyś o tym filmik, bo też sobie to tam już zacząłem tam sobie po prostu się bawić. I takie rzeczy będą się również pojawiały na kanale. Dzięki za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Jeszcze dzisiaj będą też następne filmy. Zachęcam też do subskrybowania, jeśli jesteś nowy na kanale. Będziesz na bieżąco otrzymywał powiadomienia o nowych filmach. Dzięki.